Dzień dobry. Witam na przedostatnim spacerze po muzycznych miejscach Szczecina. Spotykamy się już prawie 3 miesiące i niedługo nasze wędrówki dobiegną końca. A dzisiaj opowiem o postaci, która już się wielokrotnie przewijała w naszych opowieściach. To Karl Lewe, szczeciński muzyk, którego sława wykraczała daleko poza miasto i także ówczesne Niemcy. Zwykle, jeżeli o nim opowiadamy, to mówimy głównie o katedrze i gimnazjum mariackim, gdyż tam koncentrowała się jego aktywność. Ale dzisiaj jesteśmy na Niebuszewie. Skąd ten wybór? To właśnie Niebuszewo było świadkiem ukoronowania działalności artystycznej Karla Lewego w Szczecinie. Ale wszystko po kolei, a na razie zdradzę, że chyba za chwilę zacznie padać, upał trochę zelżał, a my idziemy w miejsca, w których kilkaset lat temu można było zaznać ochłody, czyli wypić dobre szczecińskie piwko. Zapraszam. W wolnych chwilach polecam spacer ulicami takimi jak Żupańskiego, Słowackiego, Niemierzyńska, Świętej Barbary, ponieważ pięknieją one z każdym rokiem. A my zaczynamy opowieść o Karlu Lewe. Urodził się w 1796 roku i jako 24-latek przyjechał do Szczecina. Niedługo potem został dożywotnio zatwierdzony na stanowiskach miejskiego dyrektora muzycznego, organisty kościoła świętego Jakuba, a także nauczyciela śpiewu w gimnazjum mariackim. Przyznacie, że początek kariery z przytupem, ale były ku temu powody. Szczecin był wówczas taką trochę leżącą na uboczu twierdzą, a zatem przyjazd kogoś tak wszechstronnego i utalentowanego jak Karl Lewe musiał odmienić życie muzyczne miasta. 12 odcinków nie wystarczyłoby mi, żeby omówić wszystkie jego aktywności. Poza byciem organistą, dyrektorem muzycznym i nauczycielem śpiewu, był niezwykle aktywnym organizatorem koncertów w gatunku muzyki sakralnej i świeckiej. Wykonawcą, dyrygentem, solistą, kameralistą, pianistą, śpiewakiem, dyrygentem chórów, twórcą zespołów artystycznych i oczywiście przede wszystkim kompozytorem. Do dzisiaj jest znany po prostu jako król ballady. Jeżeli chcecie się zapoznać szerzej z jego życiorysem, musicie poszukać sami, ale jako rekomendację powiem wam, że był związany ze wszystkimi miejscami, które do tej pory w Szczecinie razem zwiedziliśmy. Po blisko 40 latach tak intensywnej działalności artystycznej Karl Lewe postanowił podsumować swoją pracę i zorganizować pierwsze pomorskie święto pieśni. I w tym momencie mam mały problem, ponieważ różne źródła różnie podają, ale to najbardziej wiarygodne mówi, że zostało ono zainaugurowane 25 lipca 1857 roku w wielkiej sali browaru Meyera. No i tu właśnie znajdujemy się na Niebuszewie, ponieważ ulica, po której idziemy, Barnima, to dokładnie były tereny, na których ów browar się rozpościerał. Wydarzenie to było nie byle jakie. Według gazet wzięło udział blisko 750 śpiewaków oraz wiele tysięcy publiczności. Część prasy jednak nie szczędziła krytyki Karlowi Lewemu, ponieważ podobno wszystkimi dziełami dyrygował zbyt wolno, przez co straciły one swój muzyczny wyraz i dynamikę. Współcześnie badacze zrzucają to na karb wieku kompozytora, który miał wtedy 61 lat. Natomiast ja osobiście uważam, że mógł to być wpływ słynnych już wtedy niebuszewskich browarów. Pomorskie święto pieśni zakończyło się koncertem na pobliskich wzgórzach gocławskich, którego wysłuchało 25 tysięcy szczecinian. I cóż, chyba ten rekord jest współcześnie niepobity i żaden muzyk nie może się pochwalić zorganizowaniem koncertu muzyki klasycznej z taką frekwencją. A zatem wszystko przed nami. Co by nie mówić, Niebuszewo to bardzo ciekawe miejsce. Teraz wiecie, że było ono również areną wielkiego pomorskiego święta pieśni. Jeżeli chcecie oddać hołd Karlowi Lewe, wybierzcie się do katedry świętego Jakuba, ponieważ tam w filarze obok organów wmurowane jest jego serce. Historia Karla Lewe pokazuje nam, że kiedy się nie siedzi, tylko działa. Można zrealizować każdy, nawet najbardziej ambitny projekt, a Szczecin jest do tego idealnym miejscem. Mi się udało uciec przed burzą, a za tydzień widzimy się na ostatnim muzycznym spacerze w miejscu, w którym kiedyś stał szczeciński Concert House. Do zobaczenia!